Witamy serdecznie z warszawskiego Powiśla. Siedzimy tutaj z autorem jednej z lepszych płyt poprzedniego roku, Piąta Strona Świata. Jest z nami Miłosz. Siema. Spotykamy się praktycznie rok po premierze. Rok i trochę, nie? 12 dni. No właśnie, jeszcze nie mieliśmy... 8 dni. Rok i 8 dni, no. No i zaraz będzie następna płyta, nie? Ty jesteś ogólnie zapracowanym dosyć człowiekiem teraz, prawda? Trochę tak. Jeszcze była jedna po drodze. Po drodze był, chodzi ci o remiksy Projektora, tak? Nie, jeszcze do dwie były po drodze. No właśnie. I jeszcze jeden 9 SWC, no. Taka mniejszym echem się odbiła, ale wyszła, no. Nie dokładnie. Moja, no, ale no. Znaczy moja w 1/4. Ty, no właśnie, to może zacznijmy od tego. Nie będę cię traktował teraz jak rapera, tylko jak wydawcę. Jesteś chyba najmłodszym ogólnie wydawcą w Polsce, jak z ramienia Fandango Records. Rozwijacie się bardzo prężnie. Ostatnio, wiadomo, reedycja HST Masy Ludu na językach. Parę dni temu dotarł do nas news o tym, że Biszu też wstępuje w szeregi Fandango Records. Czego się spodziewać po Fandango Records w najbliższym czasie? No mam nadzieję, że wiesz, że dobrych płyt tak naprawdę, no bo to jest najważniejsze, nie? A co, no wiesz co, mi się podoba to, jak ta ekipa, mimo tego, iż wszyscy mówili, że się wykrusza i za niedługo zostanę sam, tak naprawdę się wyklarowała mocno i chyba się zrobiła silniejsza, mimochodem, no, tak naprawdę. I ja jestem strasznie zajarany tym, że wydajemy płytę Bisza w najbliższych miesiącach, bo to jest teraz projekt numer jeden u nas, bo to wyjdzie jako ostatnia płyta przed wakacjami z naszej strony, plus jakieś klipy promujące moją płytę, plus klipy promujące płytę 1/9 SWC, plus klip promujący płytę Hasta, jeszcze jeden, może dwa. Do czego będzie? Bo do alkoholizmu nie już widzisz. Zgadzać, do alkoholizmu, no ale nie, jest na pewno jeden do reedycji z tych starszych kawałków i jeden do nowego numeru. W mocnym składzie, powiem ci szczerze, no. Do nowego numeru Hasta? W sensie ten, tak, co był dodatkowy do reedycji, nie, czy...? Nie, ten dopiero, ten zrobimy na pewno, znaczy przynajmniej mamy taki zamysł, ale chłopaki ostatnio zrobili akcję naprawdę w 100% hip-hopową. Jednego dnia nagrali i klip, i kawałek, i to w trójkę. Nie zdradzisz? Kurczę, no, szkoda. Mogę zdradzić, no każdy z nich w tym numerze jest legendą, no i to poważną, no i... Ty, a jak strzelę, to mi powiesz, że mam rację, czy no nie? No to strzelaj, masz 3 próby na 2. Dobra, Joka. Tak. Wiedziałem, dobry jestem, ej, bez kitu. Z drugiego od razu to... Nie z Katowic, od razu podpowiem ci, nie z Katowic. I od razu... No. Ale ze Śląska? Nie, w ogóle. W ogóle, no to pewnie nie strzelę, kurczę. To bym musiał, nie to na ślepo bym musiał. Ja też wariowałem, no ja się dowiedziałem dzień wcześniej, że wpada się nagrać, no. Dobra, to wiesz co, to ja się nie podejmuję, nie? Bo to musiałbym strzelać na oślep, bo bym strzelił Fokusa pewnie, jakbyś nie powiedział, że spoza Katowic, ale... Nie. Może zostawmy właśnie do trzeciej osoby, bo tak, myślę, że to będzie, to jest, no ja słyszałem ten numer, to jest mocny atut tego numeru, ten koleś, no. Spoko, czyli można potraktować oficjalnie fakt, że HST jest reprezentantem Fandango Records, nie tylko chodzi o tą reedycję, tylko następna płyta Hasta wychodzi, no, w Fandango. Tak się zaczęło, ta reedycja w ogóle miała być gdzie indziej, a w końcu wyszła u nas i ja się z tego powodu cieszę. No i co, no jest naszym reprezentantem, no. Zajebiście. To wraca... My się nie wczuwamy w Fandango Records jakieś bycie reprezentantem. My się wczuwamy w to, żeby robić te płyty jakoś i to kulać, a te logo Fandango Records tak naprawdę, żeby było, ale tak naprawdę nie no co, no, tak naprawdę ludzie mówią o ludziach, a nie mówią o tym logotypy, no i nie chcemy się tutaj sprowadzać do jakichś wytwórni, które bardzo dbają o to, żeby rozpromować jakąś taką markę, bo tak naprawdę marka wytwórni to jest jedno, ale o marce wytwórni świadczą artyści i to, co robią, no. Ładnie powiedziane, zgadzam się z tobą w 100%. Dziękuję. Wracając jeszcze na chwilę do Piątej Strony Świata, tak z perspektywy tego roku, który minął, jak oceniasz to, jak się przyjęła ta płyta, bo tak w porównaniu z poprzednimi projektami, z Fandango Gangiem i z Pogrzebem, wydaje mi się, że przyjęła się chyba lepiej niż te dwa poprzednie, prawda? Zajarany? No, powiem ci szczerze, że nie spodziewałem się, że ona się tak przyjmie. To już w paru wywiadach mówiłem, żadna płyta moja się tak nie przyjęła, a podejrzewam, że jakby zebrać wszystko do kupy, policzyć sprzedane egzemplarze, policzyć oglądalność klipów i policzyć poparcie, że tak powiem, publiki na koncertach, to tak naprawdę to wszystko się może ewentualnie zrównać z tym, co zrobiła Piąta Strona Świata, bo... No bo co, no bo rybnęliśmy naprawdę ponad 80, prawie 100 już tego nie liczę, ale od koncertów, od premiery płyty, albo, no, czy w sumie od momentu, kiedy zaczęliśmy ją promować, no jest zajebiście, no. Fajnie, naprawdę fajnie, to zmieniła dużo w moim życiu i dała mi poważnego kopa artystycznego, naprawdę, nie? Pokazała mi drogę, którą mam iść.
Tak patrząc stricte muzycznie już na piątą stronę świata, to była duża zmiana też tak właśnie pod kątem muzycznym, dlatego że wcześniej twoja muzyka była kojarzona tak bardzo, wiesz, z nowoczesnością, taką właśnie w śląskim wydaniu, no a na piąta strona świata to jest taki klasyczny hip-hop, prawda, dużo bitów Bobera, MDK-i. I to są takie produkcje, nie mam zamiaru przyklejać łatek czy coś takiego, tylko po prostu, wiesz, żeby w jakiś sposób to określić, można powiedzieć, że to jest taki klasyczny hip-hop z zacięciem, można powiedzieć, truskulowym. Skąd wynikła ta zmiana? Bo wiesz, podstawowym zarzutem, który ja słyszałem wobec tej płyty, to było to, że to jest koniunkturalizm, nie? I wszyscy robią teraz taki hip-hop klasyczny, więc Miłosz zrobił to samo. Czy wiesz co, akurat polscy artyści, których ja słucham, nie robią takiej muzyki, a w momencie, kiedy nagrywałem piątą stronę świata, najwięcej słyszałem Soboty, który w ogóle nie jest, kurwa, muzycznie w tej samej kategorii, co ta płyta. I generalnie podobały mi się rzeczy z Polski najbardziej chyba te, no oprócz Hype Bandy, której trochę słucham, i generalnie Hadesa solowo słucham bardzo dużo, bo mi się ta płyta podoba. Weny słucham trochę, to tak naprawdę nie mogę sobie z głowy teraz wyciągnąć rzeczy opartych na samplowanych bitach, takich truskulowych, którymi tak naprawdę się jaram w pełni. A na przykład takich rzeczy syntetycznych, jak na przykład ostatnie single Boriksona, potrafię sobie, wiesz, jak naraz, bo mi się takie rzeczy podobają. I nawet jak ktoś sobie posłucha tamtych wywiadów z tamtych płyt, z momentu, kiedy tamte płyty miały premiery, to i tak mówiłem, że jarałem się zawsze takimi nowojorskimi produkcjami opartymi na samplowanych bitach, na bitach Hightecha, na bitach J. Dilly, na bitach premiera, bo mnie to zawsze jarało. A pomysł na tą płytę w ogóle narodził się w trakcie jej robienia, bo ja miałem gotowe 5 numerów i mieliśmy konkurs na remix utworu Pogrzeb. Ten konkurs wygrał MDK i wygrał go właśnie numerem klasycznym, klasycznym remixem Pogrzebu. W ogóle myślałem, że to nie będzie pasować, a jednak rozpierdoliło mi to w ogóle system, jak tego posłałem. I zadzwoniłem do niego, powiedziałem, wygrałeś ten konkurs, wyślij mi jakąś paczkę bitów. I wysłał mi paczkę bitów, w których było 6 bitów. I z tych 6 bitów 5 weszło na płytę. I w tym momencie uznałem, że tą płytę trzeba tak zrobić, bo chyba to jest to, w czym się najlepiej czuję. I parę osób podbiło do mnie po tej płycie i powiedziało, wreszcie znalazłeś sobie tą drogę, no bo gdzieś tam sobie tego szukałem, to jest fakt, nie? I kombinowałem, żeby każda płyta była inna, czy ten, ale w pewnym momencie, wiesz, jak mam 25 lat, nagrałem piątą stronę świata i to mi pasuje, na tych płytach, na tych bitach czuję się najlepiej. Poza tym zauważyłem, że jeżeli nagrasz kawałek na takim bicie, masz bardzo łatwe jakby tak skonfrontować numer, który nagrałeś, z numerami, którymi się jarasz. Bo one nie wymagają takiej produkcji, takiego masteringu, one po prostu są z założenia numerami, że tak powiem, prostszymi brzmieniowo. Tak. Odwołują się do tych samych gatunków, są tak samo, że tak powiem, inspirowane, z tej samej strony jest podobne podejście i potrafisz się zrównać jakby ze swoimi idolami i znaleźć jakby ten taki motyw porównawczy, co mnie bardzo jara i mi się to bardzo podoba i wiesz co, no i ja się sam na tym dobrze czuję, w cholerę ludzi, których ja szanuję, których szanuję za to, co robią i wiem, że się znają na muzyce, powiedziało mi, że na tym brzmie najlepiej. To jest moja, no co, to jest moja strona, no piąta strona świata, w tą stronę pójdę na pewno, pójdę w piątą stronę, no. Już dalej. Prosto przed siebie. Tak, dokładnie. Ty, no w ogóle MDK to jest właśnie taki praktycznie as, którego to ty wykopałeś, prawda? Bo wcześniej ja nie słyszałem na przykład jego produkcji, do tej pory właściwie słyszałem. Undergroundowe tylko rzeczy robił, nie? No skąd ten koleżka się w ogóle wziął, nie? Bo praktycznie wyskakuje znikąd i z takimi bitami, że naprawdę, wiesz, kopara w dół. Nie? No z tego konkursu na remix właśnie. No wziąłem typa, znaczy nie wziąłem ja typa, on się sam zgłosił po prostu sam i to jeszcze wysłał ten remix parę godzin przed końcem konkursu. Bo, no, rzutem na taśmę po prostu go wysłał, nie? My się sami razem z tego śmialiśmy, jak potem go zaprosiłem do nas do studia, żeby wpadł się napić paru piwek, pogadać. No jest kurwa, no jest moim zdaniem wykopaliskiem poważnym, no. Jest naprawdę ambitnym muzykiem i nie robi tylko takich rzeczy, bo na 19 stopni się zrobił nam bity na jakichś tam arabskich tematach, jakichś syntezatorach, nawet potrafi rzeczy robić. No jest muzykiem po prostu bardzo dobrym. Z tego co wiem, teraz będzie go więcej na polskich płytach, no bo to jest naturalna kolej rzeczy, no. No to zadziałała chemia między wami, czyli podejrzewam, że na prosto przed siebie też będziemy mogli go usłyszeć. Łukasz na prosto przed siebie zrobi jeszcze więcej muzyki, podejrzewam, niż zrobi na piątą stronę świata, a poza tym ja strasznie go szanuję za to, że on jakby tym, co robi i co mi wysyła, nadaje charakter mojej płycie. Bo tak naprawdę on wysyła mi różne rzeczy, ale 3/4 tych rzeczy ma jakiś taki wspólny, wiesz, nurt muzyczny, kręgosłup muzyczny, nie wiem jak to nazwać, ale wspólny klimat i te bity potrafią nadać klimat temu, co ja chcę powiedzieć, a on akurat ma jakiś taki talent, że trafia w to, co ja akurat chcę powiedzieć. Jak mam jakiś motyw, nie wiem, w głowie do przedstawienia, on wysyła mi w paczce 3 bity, które do tego pasują.
patrz co, jest 5 bitów, a 3 do tego pasują i wiem, że do tego jednego z tych 3 zrobię na pewno kawałek, a 2 zostawiam sobie gdzieś tam, wiesz, jak na marginesie, które wykorzystam później. Ostatnio mieliśmy taką sytuację z Veną, że gadaliśmy o tym, jak mamy przejebane w tym miesiącu, że w kwietniu gramy każdy ponad 10 koncertów, że w ogóle nas nie ma w domu, że oboje jesteśmy zjechani, że wirusy, bo wiosna, antybiotyki, wszystko i mówię, kurwa, może zrobimy o tym numer. On mówi, jasne, że tak, ale trzeba znaleźć zajebisty beat. Ja mówię, MDK 3 dni temu wysłał mi beat, który jest samplowany, jak dziewczyna śpiewa o tym, że całe życie gra koncerty, kurwa, że ludzie na nią patrzą tylko przez pryzmat sceny, zaraz ci to wysyłam. To jest taka chemia, niesamowita chemia, która akurat się w tym momencie uwydatniła, że tak powiem. Wysłałem mu tą, po 15 minutach mi odpisał, kurwa, robimy to z miazga, nie? I będzie ten kawałek na prosto przed ciebie. No i ty, ale powiem ci, że w ostatnich latach to chyba jesteś jednym z niewielu artystów, którzy mi mówią, że wiesz, że to jest przejebane, że grają tyle koncertów. To chyba powinieneś się cieszyć. Ja się cieszę, bo wiesz, no, sytuacja finansowa polepsza się, kurwa, z dnia na dzień w momencie, kiedy grasz koncerty, szczególnie z dnia na dzień, jeśli chodzi o piątek i sobotę. No. Ale no co, no to jest tak naprawdę, nie ma cię w domu od piątku do niedzieli, a do środy nie potrafisz mówić, bo takie są warunki nagłośnieniowe w Polsce na koncertach. Tak naprawdę jesteś trochę zniszczony, a jak jesteś już w domu od poniedziałku do piątku, w moim przypadku zajmujesz się innymi sprawami muzycznymi, no i nawet do tego studia, jak chcesz iść, to musisz poczekać, aż ci gardło trochę wróci do normy, też cię nie ma, a masz jeszcze kobietę, masz jakieś życie rodzinne, zaplanowane jakieś rzeczy i co, to jest fajne, to jest jasne, że to jest zajebiste, bo w momencie jak już jesteś, ale więcej tak naprawdę czasu spędzasz w aucie niż w studiu nagraniowym, co dla człowieka, który lubi być w studiu i robi coś nowego, jest tak naprawdę wyniszczające moim zdaniem, no. No ale co, po to się to robi tak naprawdę, no. Właśnie, ja bym na twoim miejscu nie był niezadowolony, nie jesteś. Zadowolony, no, ja tylko mówię, że naprawdę czasami jest przejebane i człowiek jest zniszczony tak, i miesiąc tak naprawdę ma wycięty z życia i widzisz, jeszcze gramy koncert w piątek w Cieszynie, w sobotę w Warszawie, a jesteśmy w Warszawie do wtorku, bo kręcimy klip na następną płytę i co, to jest zajebiste, to jest praca twórcza, świetnie, nie, ekstra, po to robiłem tyle lat. No ale jednak co, fajnie było mieć na przykład tak parę tygodni siedzenia w domu, podejrzewam, że po 4 dniach miałem już dosyć, nie, ale fajnie było tak mieć taki, wiesz, jak perspektywę posiedzenia w domu przez 2 tygodnie, o, nie robienia niczego. Znaczy są takie tygodnie w roku, w jakichś tam martwych sezonach koncertowych, no i co? No. Zaczyna się nudzić, już byś chętnie pojechał na jakiś koncert. Nie, ale to są miesiące twórcze z reguły, no. To są miesiące twórcze, wtedy siedzi w studiu, wtedy siedzi w domu, pisze teksty, pije piwo, gra na PlayStation, jest pięknie, no. No i dzisiaj tutaj właśnie po Wiślu kręcicie klip z Hi-Fi Bandą. Takie pytanie, wiesz, trochę nie słyszałem tego numeru, więc nie bardzo mogę się wypowiadać, ale znam tytuł, tak? Róże z betonu. Pierwsze skojarzenie, wiesz, jakie będzie u większości? Wiem. VNM Włodzi, Polska, prawda? Polska, kurwa, VNM Włodzi. Nie, moi drodzy, już to pisaliśmy na Facebooku. Ludzie, którzy są, że tak powiem, zaangażowani bardziej w muzykę rap, wiedzą, że to jest, że tak powiem, zapożyczenie bezczelne od Tupaka. I jego tak naprawdę, mi się wydaje, że to jest jego czwarty pseudonim, no bo to się bardzo spopularyzowało po jego śmierci, w momencie jak był wydany ten jego tomik poezji. Ja jestem mega fanem Tupaka i wydaje mi się, że ten tytuł obrazuje dużo, dużo więcej niż to, co w tym tomiku poezji jest napisane i z tego, no, sprawdziłem sobie ten numer od VNM-a i Włodiego i niż to, co chłopaki powiedzieli w tym numerze, my w tym numerze mówimy zupełnie inne rzeczy, ugryźliśmy to w zupełnie inny sposób i no i co, no głupio było odpuścić tytuł i odpuścić temat kawałka ze względu na to, że ktoś w Polsce zrobi coś podobnego, no to by było, wiesz, jak ukłon w stronę ludzi, którzy napisali, że ja coś podpierdalam VNM-owi. Daleko mi od podpierdalania w Polsce komukolwiek czegokolwiek, a szczególnie Tomkowi, no. Jasne, jeszcze wracając do Tupaka jako fan, jak ci się podobała opcja z hologramem na tym ostatnim koncercie? Gdybym ja tam był, to bym się popłakał. Tyle ci powiem. Świetnie to wyglądało, nie? Ja nie kumam hejtingu. Na świecie, czytałem, to kosztowało 10 milionów dolarów. No co, to aż tyle? 4 miesiące pracy kosztowało opracowanie tego. Ja mam na DVD ten koncert, z którego on jest wycięty. To jest Live at the House of Blues. Jest wspólne wydanie DVD, gra Dog Pound Gang ze Snoop Dogiem. Taki bardziej solowy koncert Snoop Dogga, ale chłopaki tam dupy, wszystko do góry. I gra Tupak i właśnie z tego koncertu jest jedna taka kamera statyczna, która go kręci. On jest właśnie z tego ujęcia wycięty do tego hologramu. Czytałem, że to zajęło 4 miesiące. Kosztowało, sam koleś, który robi ten hologram, dostał 400 tysięcy dolarów, a samo zorganizowanie tego wszystkiego, naświetlenie tego kosztowało łącznie 10 milionów dolarów. Ale ma być trasa ponoć cała. Tak, no jest taki pomysł właśnie teraz, wiesz. Na tym Coachella Festival, tak, nie? Kurwa, mistrzostwo świata. Trochę za wysoki jest względem Snoop Dogga, zauważyłem, tak, nie? Ale może, tak. Ale w momencie, kiedy oni grają razem ten kawałek, to poważnie, no i dla mnie, jako dla fana tych utworów,
kręci się łezka wokół. Nigdy bym coś takiego zobaczył. Mam teraz ciarki, jak o tym mówię. Naprawdę, dla mnie to jest mistrzostwo świata. Jakbym kiedyś padł, to zróbcie to ze mną, błagam. Warto. Warto, zostawię sobie hologram miłości, jakąś taką lokatę, kurwa. To będzie pewnie 2,5 tysiąca złotych i 3 długi, kurwa. Ej, ale Polak potrafi, stary. Oni Polak zrobią, za 2,5 tysiąca oni ci zrobią nie taki wiem, hologram, że się zdziwi. Żeby, kurwa, były trzy tektury i takie ręce na sznurku i ktoś u góry by to ciągnął, kurwa. I mi broda by się tylko ruszała. Nie, ale naprawdę, dla mnie to jest super opcja, nie? Super. Dobra, zmieniamy temat, wracamy na chwilę do projektora, wyszły remiksy, wiadomo, ostatnim razem jak się widzieliśmy, a było to pewnie już ze 2 lata będą stukać za chwilę, z półtora, no może być i 2, gadaliśmy o tym, że z Pukiem będziecie robić płytę i że całość wyprodukuje Zeus i że to nie będą takie standardowe produkcje Zeusa, znaczy standardowe, wiesz, Zeus nie robi standardowych produkcji, tylko że nie będą to takie klasyczne bity, tylko bardziej nowe. Nie będą to wiewiórki. Będą nowoczesne rzeczy. No i mijają 2 lata, a projektu nie ma. Co jest grane? No co, no... Wiesz co, nasze drogi się rozeszły mocno agresywnie i stanowczo, że tak powiem. No, kolega Pług okazał się człowiekiem, który nie potrafi współpracować tak naprawdę, kurwa, z ludźmi, którzy są, wiesz, którzy mają rozbuchaną jakby swoją jakby solową drogę już na poważnie. Zachował się bardzo nie fair w stosunku do mnie. Ja już to mówiłem w paru wywiadach, no co, kurwa, na kolegom się nie mówi, że zadzwoni się na policję, kurwa, i ja z takimi ludźmi nie będę współpracować i po prostu serdecznie podziękowałem mu za współpracę i 2 godziny później Stylu 1 wydawał płytę w Maxflow. Myślę, że to z korzyścią dla Fandango, kurwa, że ta płyta wyszła w Maxflow jednak mimo wszystko. I co, i tam jest jego miejsce, no i nie wiem jak to wygląda na ten moment, no. Z tego co wiem, to... Zresztą nie będę mówić z tego co wiem jak to wygląda, bo tak naprawdę może nie wiem, ale co, no wybrał sobie swoją drogę, zobaczymy jak mu to wyjdzie, ja robię sobie swoje. Wydaje mi się, że jest mi lepiej w tej ekipie, w której jestem, niż w tej ekipie, w której byłbym, gdybym był z Pukiem. No. Kumam akcję. Projektor umarł, no. Panie, świeć nad jego duszą, no. Czyli remiksy będą takim krzyżykiem na... No, zespół, który wydał 2 płyty. Jedną w 2006, drugą w 2011 z remiksami, kurwa. Spoko. Nie wiem, czy to jest taka spoko. Słaba hip-hopowa kapela jak my, kurwa, no. Żeby wydać 1 płytę, a po 5 latach wydać 2 z remiksami i to wszystko, kurwa. Tragedia, no. Z pierwszą też chyba koncertów sobie nie pograliście za bardzo, nie? No, spierdoli po 2 miesiącach do Anglii, no. Ja zostałem sam, no. I wiesz, i w momencie, kiedy ktoś wyjeżdża do Anglii, kurwa, i układa sobie życie, a druga osoba pracuje parę lat, kurwa, na to, żeby coś z tego hip-hopu jednak, że tak powiem, zapisać sobie mocno w biografii i po jakimś czasie mu się udaje i nagle ta druga osoba wraca i nie do końca potrafi się w tym wszystkim odnaleźć, to wiadomo, że wynikną jakieś konflikty, ale nie spodziewałem się aż takich i takiego podejścia do życia, no więc... Więc tyle, no, no szerokiej drogi, Michałku, no i tyle. Na nowym mixtape prosto się pojawiłeś. Doszło do fajnej współpracy między 3 miasta, Bydgoszcz, Katowice, Warszawa, z Weną i z Biszem. No z Biszem wiadomo, znacie się dlatego, że... Właśnie nie, myśmy się w ogóle skumali przez ten kawałek. No proszę bardzo. Gdyby nie ten numer, kurwa, to by Bisza nie było w Fandango tak na dobrą sprawę, bo ja się zbierałem, wiesz, od 2 lat, kurwa, myślałem o tym, czy by z nim, kurwa, po pierwsze zrobić kawałek, a po drugie fajnie było wydać jego płytę. I przez ten numer do siebie zadzwoniliśmy tak na dobrą sprawę. Zaprosiłem go od razu na moją płytę. Miałem już praktycznie gotowy kawałek, do którego tylko Bisz pasuje. I zagaiłem na końcu temat, czy nie chciałby swojej solowej płyty, jeżeli na takową pracuje, wydać Fandango Records. Nie? I on na drugi dzień mi napisał, że bardzo by chciał. Że w sumie, tak jak to przemyślał, to chyba będzie najlepsza opcja, jaką może sobie wybrać i no i co, i wydajemy ją, no. I to jest ten wilk chodnikowy? Co on tak? Tak. I zaczęło się właśnie od tego kawałka na prosto mixtape, nie? Elegancko. Wojtek Soku jest niewidzialną rynku, znaczy DJ Caps tak naprawdę jest niewidzialny, bo on do mnie zadzwonił, nie? On do mnie zadzwonił, stary, w Wigilię. W Wigilię do mnie zadzwonił i powiedział mi, że chce mnie zaprosić na mixtape prosto, bo już się dogadaliśmy w listopadzie, że ma się na niego dograć. A w Wigilię do mnie zadzwonił, że chce właśnie mnie do numeru z Weną i z Biszem. I ja mu powiedział, że to jest najlepszy prezent na święta, jaki mogłem... Jeszcze na bicie Galusa, że to jest najlepszy prezent na święta, jaki mogłem dostać, nie? Elegancko to wyszło, nie? Fajnie, bo wydawałoby się, wiesz, tak patrząc...
takim chłodnym, kalkulacyjnym okiem, to by się wydawało, że te trzy osobowości tak mogą niekoniecznie współgrać ze sobą, a współgrają najbliższe. W takim kawałku z takim tematem mi się wydaje dosyć mocnym, nie? Gdzie każdy mówi tak naprawdę o swoim miejscu, o swoich jakichś takich przemyśleniach, a jednak to jakoś tam zażarło, nie? To jest, powiem ci, jedyny fit, w którym jak powiedziałem, że się dogram w tym terminie, to się dogram, a Capsowi powiedziałem, że ma to w 2 dni, nie? I miał 2 dni? Dwa dni, stary, nie? Naprawdę. Naprawdę. I to w momencie, kiedy jak dostałem jeszcze z Adrianem, siedzieliśmy w domu, ja dostałem ten kawałek, już chłopaki byli nagrani i w momencie, kiedy jak siedziałem z Adrianem w domu, zacząłem go pisać, skoczyliśmy gdzieś jeszcze, wróciłem, napisałem go do końca, a na drugi dzień rano pojechałem do studia go nagrać. To jest jeden z niewielu takich numerów, że naprawdę mi turbo spasował, że tak powiem, nie? Strasznie też jestem zadowolony z tej zwrotki, bardzo mi się podoba, nie? Mi też się podoba. Strasznie fajnie. Ty, w ogóle tak jak jesteśmy przy fitach, to tym najbardziej nietypowym. Pewnie już miałeś tych pytań, wiesz, 150 o tą współpracę z Janem, z Krzekiem. Trochę tak. Więc ja cię nie pytam o to. Pytam się o coś innego, nie? Współpracowałeś z legendą śląskiej sceny, bo tak należy tego człowieka na pewno określić. Ja chciałbym cię zapytać, kto dla ciebie tak wiesz, na przestrzeni czasów, nie tylko z perspektywy dzisiejszej hip-hopowej i tak ogólnie, tylko kto dla ciebie jest na Śląsku legendą muzyki? Ktoś niekoniecznie z kim chciałbyś współpracować, tylko kogo uważasz za najbardziej reprezentatywne takie postacie śląskiej muzyki, które powinien znać każdy? Właśnie na pewno jest to Skrzek, nie? No to Janek Skrzek, jego brat też, ale mi akurat mniej muzycznie to odpowiada po prostu, co on robił, no bo to nie jest w żaden sposób zakorzenione we mnie, ale robi to na poziomie. Na pewno Rysiek Riedel i cały zespół Jam za czasów, kiedy wszyscy jeszcze żyli, bo nie ma już Paulka, nie ma Ryśka. Jeśli chodzi o śląską muzykę, to powiem ci, że głównie tak naprawdę to, nie? A tak hip-hopowo? Doktor Miód. Naprawdę, stary. To jest postać, która się przewija w moim życiu od początku, od momentu jak ruszył internet i ktoś zgrał te jego kasety i gdzieś to lata. To jest śmieszne, to jest, wiesz, jak kakofonia, kurwa, ale to jest coś, co, kurwa, warto znać, moim zdaniem. Jak to, wiesz, wczesny rap polski to przeważnie tak brzmiał, nie? A to ma swój urok. Ja byłem na jego koncercie 2 tygodnie temu w piątek, tydzień temu byliśmy razem, no nie? No co, to gra cały czas? Gra cały czas koncert, byliśmy, było pięknie, nie? Piątek 13 grał, no piątek 13 kwietnia byliśmy na jego koncercie. Jeśli chodzi o hip-hop, no to jest to na pewno Joka, jest to na pewno Dab, jest to Hastu. Są takie składy z Katowic, które już nie nagrywają, a nagrywały dobrze. Ja z jednym z takich zawodników, których słuchałem za małe lata, nagrałem płytę niedawno ze Stabolem, z MC Falo, no. I wydaje mi się, że to jest coś, co tak naprawdę kreowało śląski rap od początku. No tego podejście do rymów, takie nietypowe, tak. I wywalanie tych takich, kurwa, wersów w inny sposób niż to robią wszyscy. No a na piątej stronie jest też inny zawodnik z MC Falo, prawda? Olo. Olo, kurwa, który jest w ogóle dla mnie, aż mi ciarki teraz przeszły, bo to jest... Made in Poland, cool. To jest naprawdę, to jest mega zawodnik. To jest też człowiek, którego ja uwielbiam i on już ze mną na Fandango mixtape nagrywał i wiesz, znamy się tak naprawdę lata, nie? I tego zawodnika niesamowicie szanuję. Szkoda, że mu się trochę życie tak potoczyło. Dobrze mu się życie układa i bardzo mi się to podoba, bo ale jest nie szczęśliwy, tak? Ale nie muzycznie, właśnie ma za mało czasu. Urodziła mu się córka, jest hajtnięty, pracuje na kopalni. No proszę bardzo. Ale nie na dole już u góry. Bawi się dobrze, na dół czasem tylko musi zjechać. No i co, no i jak tylko możemy, to się widujemy, no ale z reguły te spotkania, wiesz jak to wygląda, spotkania po czasie, to za bardzo... Muzycznie to nie wygląda, nie? Ostatnio jak się widzieliśmy, to piliśmy wino na torach. Ułożeni chłopcy. Czyli ale... raczej nie ma co się spodziewać, że MCF powróci albo że Olo... W takim składzie na pewno, nie? MCF zaczął nagrywać płytę w innym składzie. Olo teraz do mnie się ostatnio odzywał, że chce znowu zacząć nagrywać i my go wspieramy. I na pewno będę cisnąć go o to, żeby do tego studia przyjeżdżał co jakiś czas i robił swoje rzeczy. Bo warto, bo to jest, kurwa, kozacki zawodnik. Stabol też go motywuje, bo widzisz, Stabolowi też to było potrzebne, on nie miał z kim za bardzo. I jakoś tak się zgadaliśmy, zaczęliśmy to robić i co? No jakoś to zaczyna wyglądać powoli, nie? Starzy zawodnicy wracają, no. No właśnie, i powiem ci, że tak jak słucham sobie zwrotki Ola właśnie z twojej płyty, to nie mam takiego poczucia, że to jest, wiesz, gość, który nagrywał tam na początku lat 2000 i wrócił sobie i miał długą przerwę, tylko on naprawdę jest w formie. Bo to, nie? Są ludzie, którzy cały czas piszą i cały czas rapują, nie? Oni cały czas się gdzieś gościnnie udzielają. I to, i wiesz, i Bogu dzięki za to, no tak naprawdę. Oni się do końca nigdy nie wyłączyli i to jest fajne, że to się w nich jeszcze cały czas tli, nie? Ci producenci z tamtych lat dalej robią bity. Są ludzie, którzy jak teraz naprawdę dostaję ich bity, to jestem cały czas rozpierdolony. No tylko oni po prostu, wiesz, jakby nie w tym samym obiegu, oni są wyrwani, ich nie ma tak naprawdę, z nimi się trudno dogadać, trudno czasami dodzwonić nawet do nich.
Ale mam nadzieję, że wszyscy wrócą. Jest jeden zawodnik ze Śląska, który wraca i jak wróci, to wypierdoli całą polską scenę, mi się wydaje. Oprócz Hasta. No, ale jego niższy kolega, kurwa, jak zacznie nagrywać to, co ma napisane... To... Risku? Nie. Już myślałem. Nie, jeszcze bardziej legendarny. No dawaj, no. Nie, będę go peszyć, bo dobra. Nie chcę też się pucować. W wywiadach z reguły jest tak, że jak się coś powie, to się nie sprawdza, a nie chcę zapeszać po prostu. Jak z projektorem. No.